Cześć. Co prawda jest to ten sam dzień, kiedy sprawdzam łuski Palma, ale postanowiłem, że podzielę to na dwie części, żeby pokazać Wam, nie wiem czy zauważyliście, pewną modyfikację, którą dokonałem tutaj w swojej CZ-ce i która, no, moim zdaniem, troszeczkę poprawiła mi jeszcze bardziej komfort strzelania. Także zapraszam, pokażę Wam zdjęcie i dla porównania zrobię zdjęcie bez modyfikacji strzelanie i z modyfikacją strzelanie. Zapraszam. Teraz strzał bez modyfikacji. Teraz szybkie zrobię podsumowanie mojej wizyty na strzelnicy. Moje spostrzeżenia są takie, że karabin nie uciekał tak jak bez tego niewielkiego w zasadzie dociążenia, aczkolwiek ja mam zamiar dociążyć jeszcze bardziej, bo mam zapas wagowy w klasie. Karabin nie uciekał tak z celu, nie podskakiwał aż tak bardzo. Aczkolwiek już tak nie za bardzo podskakuje, bo jest dociążony już przez bipod, ale jeszcze bardziej jest on stabilny. Czym jest ta modyfikacja? Modyfikacją jest zwykła rurka chromowana, stalowa, która pewnie może być użyta jako karnisz albo jakaś część wieszaka sklepowego o średnicy 1 cala. Zaślepki też do tej rurki są też dostępne w sklepie. I zamontowałem to za pomocą montażu do lunety o tubusie 1 cala. Najtańszy montaż, jaki znalazłem, to był 23 zł w sklepie z akcesoriami ASG. Także to tyle, jeżeli chodzi o tą modyfikację. Ja odczuwałem lepszy komfort podczas strzelania. Nie wiem, czy tam widzieliście, zrobiłem jeszcze raz na samym końcu filmu takie jakby spowolnienie wybrane jest z modyfikacją, bez modyfikacji, z modyfikacją, bez modyfikacji. Ja sobie zrobiłem też na dużych zdjęciach, porównałem sobie te 4 zrzuty ekranu i faktycznie fizycznie widać, że jest zredukowany ten odrzut i podrzut karabinu właśnie przez ten balast. Ja sobie tam jeszcze dołożę troszeczkę gramów, bo mogę, i sprawdzę sobie to podczas zawodów, na których będę strzelał, albo podczas treningu. Także jeżeli chodzi o tą modyfikację, ten odcinek to będzie na tyle. I jeżeli Wam coś się podobało w tym filmie, to zostawcie kciuki w górę, jakieś komentarze, sugestie jak zwykle. Dziękuję za subskrypcję. Właśnie dzięki Waszej interakcji wiem, co Wam się podoba i staram się to w jakiś sposób zaspokoić swoich widzów. Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie, za kciuki w górę, za komentarze, za nowe subskrypcje i za subskrybentów, którzy cały czas są ze mną. Tu jest taki guziczek udostępnij, to też możecie go udostępnić ten film, żeby się szerzył jak zaraza. Dobra, dzięki, cześć.